konieczność przypomnienia tego widać w czasie ostatniej dyskusji. Nie wiem, na ile to do Państwa dotarło, że w Polsce w październiku weszła w życie ta ustawa o oczyszczeniu życia tej przestrzeni publicznej od różnego rodzaju nazw i pomników, symboli, nazw ulic systemu właśnie komunistycznego. Jak się okazało, to było strasznie bolesne przeżycie dla wielu. Zmiana nazw ulic Włóczka, Dzierżyńskiego, Sikorskiego i tam wielu jeszcze innych okazała się dla wielu czymś takim traumatycznym. Bo przecież oczywiście hitlerowców trzeba potępić, ale reszta systemu przecież to zupełnie co innego. Warto przypominać, że nie był to taki sobie właśnie zupełnie inny system, że był to system zbrodniczy, totalitarny, który nie tylko dusił, tłamsił, łamał Polaków, ale także ma na swoim koncie dziesiątki tysięcy zbrodni. Oczywiście w większości w okresie tym stalinowskim, ale nie tylko. W czasach nam współczesnych, za naszego życia, setki osób w okolicznościach niemalże bez wyjątku niewytłumaczonych i bardzo zagadkowych i dziwnych traciło życie. I traci notabene do dnia dzisiejszego, bo jak Państwo doskonale się orientujecie, co chwila zdarzają się bardzo dziwne śmierci, jak chociażby wokół katastrofy smoleńskiej i wielu jeszcze innych rzeczy. Nagle gdzieś tam pojawia się seryjny samobójca, jak to się ostatnio o tym kimś mówi. Przypadek księdza Jerzego jest szczególny, ale właśnie jest jakiś taki bardzo, bardzo symptomatyczny. Proszę Państwa, tak jak się cieszę, że przyjechałem tutaj do Państwa, także odczuwam ogromną tremę, dlatego że postawiliście Państwo przede mną bardzo trudne zadanie. Mam powiedzieć coś, co Państwa w jakiś sposób wiedzę wzbogaci o osobie, którą myślę, że wszyscy doskonale znacie. Co więcej, mam opowiedzieć o wydarzeniach, które są owiane bardzo gęstą mgłą tajemnicy, którą bardzo już wielu badaczy starało się w jakiś sposób rozwiać. I tu od razu uprzedzę Państwa, tak mgła tajemnicy cały czas nad, może nie tyle osobą księdza Jerzego, co nad ostatnimi chwilami jego życia i tym, co się później wydarzało, cały czas pozostaje i nie przyjeżdżam tutaj z jakimiś rewelacyjnymi, najnowszymi odkryciami, ale z przypomnieniem tej postaci. Równocześnie licząc na to, że to, co ja Państwu powiem, będzie tylko jakimś takim przybliżeniem postaci księdza Jerzego, a później będzie okazja do rozmowy, do podzielenia się nawzajem ze sobą różnego rodzaju refleksjami, hipotezami, pomysłami. Postaram się w związku z tym w miarę możliwości streścić. Z czterech części się będzie składało to, co powiem. Pierwsza część to będzie najłatwiejsza część, będzie przypomnienie sylwetki osoby księdza Jerzego od urodzenia aż do wydarzeń, które były ostatnimi wydarzeniami w jego życiu. Później opowiem troszeczkę o śmierci i o znakach zapytania, jakie wokół niej się mnożą i co ciekawe, mnożą się coraz gęściej. Opowiem też o tych ludziach, którzy zostali skazani za zabójstwo księdza Jerzego, o okolicznościach tego procesu, tak zwanego procesu toruńskiego i wreszcie o ich dalszych losach, bo wszyscy oni żyją dalej. No, nie wśród nas, bo akurat Państwo trochę daleko mieszkacie od tych osób, ale żyją, funkcjonują, ba, prowadzą całkiem udane biznesy. I wreszcie na koniec podzielę się też czymś, co będzie takim promykiem nadziei, dlatego że opowiem o różnych próbach upamiętnienia tej postaci, o tym, jaką inspiracją dla bardzo wielu osób, w tym bardzo młodych osób, ksiądz Jerzy się stał i cały czas się staje. Jest jeszcze jeden powód, dla którego bardzo się cieszę, że mogę o księdzu Jerzym powiedzieć. Ten powód tutaj jest tak symbolicznie tylko zaznaczony. To jest, proszę Państwa, nie jakieś specjalnie wybrane wpisy. To jest pierwsza strona internetowa z jakiegoś blogu, który akurat pojawił się przy okazji urodzin, 70. rocznicy urodzin księdza Jerzego. I skopiowałem trzy pierwsze wpisy. Bez wybierania, bez jakoś tam starania się, żeby były szczególnie mięsiste czy krwiste. To są trzy pierwsze wpisy, które pod tym blogiem się znalazły. Jest bardzo wiele osób, które cały czas myśli w tych kategoriach.
Dlatego warto, żebyśmy się sylwetce księdza Jerzego przyjrzeli bliżej. A mottem naszego dzisiejszego spotkania, nie chciałbym, żeby były te słowa, które przed chwilą żeście Państwo sobie przeczytali, ale fragment z wystąpienia naszego prezydenta Andrzeja Dudy z okazji właśnie obchodów 70. urodzin, gdzie mówi on o czymś, co jest dla mnie w postaci księdza Jerzego szczególnie istotne. Mówi, aby przypomnienie tej osoby było dla nas, te wspomnienia było źródłem radości. I też chciałbym, żebyśmy weszli nieprzygnębieni tym, że niewiele wiemy, że mordercy nie zostali prawdopodobnie ukarani, albo przynajmniej nie wszyscy, że gdzieś tam, żeby wzbudzał się w nas gniew, ale żebyśmy wrócili do domów z taką iskierką radości, bo ksiądz Jerzy jest tego wart. Proszę Państwa, 14 września 1947 roku na Białostoczyźnie, w takiej wsi Okopy, urodził się chłopiec, o którym nikt prawdopodobnie przez długie lata nie miał zielonego pojęcia, że stanie się kimś, o kim będzie się publicznie opowiadać, publicznie mówić. Miał na imię ten chłopiec Alfons, tak został ochrzczony, został w ten sposób ochrzczony za namową jego matki, z powodu tego, że Alfons miał na imię brat matki Marianny Popiełuszko, żołnierz AK, partyzant, zamordowany przez Sowietów już po zakończeniu II wojny światowej, co jest jak gdyby podwójnym świadectwem. Pamięć w ogóle Białostoczyzna i te rejony Polski są bardzo i religijne, i patriotyczne, ale jeszcze i rodzina księdza Jerzego była bardzo patriotyczną rodziną i pamięć i takie wychowanie w domu otrzymał. Tak wygląda ta wieś, a to jest dom rodziny Popiełuszko, ubogiej rodziny, aczkolwiek no, dom taki sobie całkiem przyzwoity, ale oprócz tego domu wiele nie mieli. Na tych paru hektarach, które parunastu, żeby być ścisłym, hektarach, sami pracowali, miał jeszcze, wzrastał wśród trójki jeszcze rodzeństwa, dwóch braci, siostry. No i oczywiście pod czułą opieką matki i taty. To jest chrzciennica z kościoła parafialnego w Suchowoli, gdzie został ochrzczony i z którym bardzo się związał od najmłodszych lat, a to szkoła, do której w tym samym miasteczku uczęszczał. Miał do Suchowoli 5 km, które przemierzał chodząc do szkoły na piechotę, wstając jeszcze odpowiednio wcześnie, konkretnie około 5 godziny rano, żeby zdążyć na mszę świętą jeszcze poranną, bo zanim szedł do szkoły, wstępował do kościoła. Po szkole wstępował znowu do kościoła na różaniec, żeby odmówić ten różaniec, co było powodem tego, że miał marne oceny ze sprawowania, a rodzice byli wzywani do kościoła, oczywiście tylko do szkoły, przez wychowawców z napomnieniem, że zbyt manifestuje tą swoją wiarę. Jak chce sobie odmawiać ten różaniec, to nie siedzi w domu i odmawia, a nie tutaj, prawda, zgorszenie wśród dzieci szerzy. No i w związku z tym to świadectwa księdza Jerzego, szczególnie jakieś takie wzorowe nie były, bo i zachowanie marne, no i szczerze powiedziawszy, oceny też nie najlepsze. No, później z biegiem czasu troszeczkę poprawił się w nauce, co pozwoliło mu zdać maturę. To jest komunijne zdjęcie z pierwszej komunii świętej, ten mały chłopiec, to Alfons Popiełuszko właśnie. Zostaje też ministrantem w tej parafii, a to już z klasy maturalnej. Tak jak powiedziałem, do matury już się troszeczkę z tej nauki podciągnął. W związku z tym z historii był zwolniony z matury ustnej, no i z języka rosyjskiego, co się wydaje, że z tej perspektywy odrobinę dziwne. No ale z tymi przedmiotami problemów nie miał, natomiast miał kolosalne z matematyką, fizyką. Tutaj było znacznie gorzej. W związku z tym nie poszedł na studia ścisłe. Pojechał do Warszawy, tam złożył podanie do seminarium, podanie, które notabene jest wyjątkowo ujmujące, dlatego że składa się z dwóch czy trzech zdań, w których między innymi kończy to podanie słowami: prośbę motywuję moją tym, że chcę zostać księdzem, który to zawód bardzo ukochałem. I to jest taka bardzo symptomatyczna dla księdza Jerzego prostota, która charakteryzowała go przez całe życie. Zostaje przyjęty do tego seminarium metropolitalnego w Warszawie, co nie było takie oczywiste, dlatego że to nie było jego seminarium, jak gdyby tak, do którego przynależał terytorialnie. Więc Jerzy udał się do tego seminarium ze względu na sylwetkę księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
który go bardzo jakoś tak pociągał i fascynował i chciał być blisko niego, przeczuwając, że jest to człowiek niezwykły. No i ta jego intuicja mylną nie była. Po ukończeniu pierwszego roku nauki w seminarium został wcielony do jednostki wojskowej, jednej z kilku jednostek wojskowych przeznaczonych dla kleryków. Rząd PRL-u, łamiąc notabene postanowienia umowy między państwem a kościołem, zaczął wcielać kleryków, żeby tam ich odpowiednio urabiać. Tam byli kierowani specjalni fachowcy od tego, żeby prośbami lub groźbami i różnego rodzaju zachętami starać się, żeby ci, którzy się zdecydowali na pójście do seminarium, albo z tego zamiaru rezygnowali, albo przechodzili na drugą stronę i byli bezcennymi, bo niestety zdarzały się i takie przypadki, później informatorami życia wewnętrznego, kościelnego. Doskonale wiemy, że wielu takich informatorów, nawet w najbliższym otoczeniu papieża, w najbliższym otoczeniu prymasów, biskupów, we władzach seminaryjnych, niestety także się gdzieś tam znajdowało. Ja osobiście miałem okazję pracować z jednym z takich, już wtedy było wiadomo, tajnych współpracowników, księdzem Michałem Czajkowskim w Szczecinie, był profesorem na uniwersytecie. On odegrał niestety bardzo taką haniebną rolę właśnie w sprawie księdza Jerzego. Natomiast ksiądz Jerzy najwyraźniej nie chciał się ani groźbą, ani prośbą poddać. Był szykanowany, był i psychicznie, i fizycznie. Wielogodzinne różnego rodzaju kary, izolatki, napuszczanie na niego wszystkich innych, bo za jego występki, typu na przykład, że nie chciał zdjąć różańca albo organizował modlitwy, był karany cała ta drużyna, czy pluton jego, w związku z czym liczyli na to, że jak nie oficerowie, no to przynajmniej współtowarzysze niedoli tej jednostki wywrą na niej jakiś tam odpowiedni nacisk. No i się nie udało. Zachował się jeden z listów, który pisał ksiądz Jerzy do swojego opiekuna duchowego, do seminarium, właśnie opisujący taką sytuację, kiedy kazano mu zdjąć różaniec. I w tym liście uderza mnie tylko jedno wyrażenie. On tam opisuje, co się działo, że mu kazali na bosaka stać na mrozie, wiele godzin i tak dalej, i tak dalej. Ja on pisze, a ja nie zdjąłem, bo z jakiej racji? No i właśnie te proste rzeczy musiałem uzjednywać, mimo tego, że był zupełnie normalnym, szarym człowiekiem, o którym sobie dopiero później zaczęto przypominać. I to czasami z wielkim trudem, bo niczym szczególnym się nie wyróżnia. Tutaj kilka zdjęć z tego, no takie sielankowe to jest zdjęcie, z mało sielankowego okresu. Tutaj z tego akurat zdjęcia, które tutaj Państwo widzicie, jestem wyjątkowo dumny, bo tu mamy księdza Jerzego z karabinem maszynowym w dłoni, no co jest dość wyjątkowym ujęciem. Udało mu się przetrwać ten okres, ale wbrew tej sielankowości tych zdjęć, proszę Państwa, odbił się on w ogromnym stopniu na jego zdrowie. To nigdy nie był tytan, to nigdy nie był chłopak o jakiejś wyjątkowej krzepie fizycznej. Był słaby, wątły, a ta służba wojskowa i te wszystkie różnego rodzaju sankcje, jakie wobec niego były wyciągane, odbiły się bardzo poważnie na jego zdrowiu. Miał problemy z trzustką, z sercem, ogólnie ze zdrowiem. Także wrócił po tej służbie wojskowej troszeczkę jako wrak człowieka do seminarium, ale udało mu się, prawda, to jakoś zdrowie podreperować i w 72 roku zostaje wyświęcony na księdza, zostaje przez oczywiście kardynała Wyszyńskiego. Nie wiem, czy Państwo żeście tam też przeczytali. Miał dość niezwykłą maksymę, bo księża sobie wybierają najczęściej na obrazkach prymicyjnych niezwykle wzniosłe różnego rodzaju cytaty z Pisma Świętego, a on sobie napisał, żeby się nie dać skleszczyć, czyli nie zostać klechą. To również bardzo typowe dla niego. To są zdjęcia ze święceń kapłańskich i z mszy świętej prymicyjnej w jego kościele parafialnym, kościele świętego Piotra i Pawła. Proszę Państwa, zostaje stosunkowo szybko przeniesiony do Warszawy, najpierw w Warszawie samej, do kościoła świętego, do kościoła Dzieciątka Jezus, a później zostaje też, to wyprzedzając nieco fakty, zostaje skierowany
w 80 roku do kościoła świętego Stanisława na Żoliborzu, jego ostatniej placówki i parafii. Ale ponieważ cały czas podupada na zdrowiu, w związku z tym nie może pełnić obowiązku wikarego, nie może być normalnym, pełnoetatowym duszpasterzem, w związku z tym dają mu taką lekką działkę, żeby się zajmował studentami medycyny, a później jeszcze średnim personelem medycznym. No, z jednej strony roboty wiele mieć nie będzie, bo lekarzem nie słyną specjalnie z pobożności, a z drugiej strony będzie miał te znajomości, które mu tam pozwolą jakieś leki zdobyć, może gdzieś tam w szpitalu jak pojedzie, a niestety był dość częstym gościem służby zdrowia. No to uda mu się w tych ciężkich czasach trochę to wszystko łatwiej nadrobić. Jak widzimy, władze kościelne się grubo pomyliły, bo jak przypuszczały, że roboty mieć nie będzie, okazało się, że bardzo szybko wokół księdza Jerzego zebrała się ogromna rzesza tych studentów, później tych pielęgniarek, później zaczęli lekarze do tego dołączać. No i z tej lekkiej fuchy zrobiła się dla księdza Jerzego ogromnie ciężka charówka, ale to był człowiek, który przed żadnymi wyzwaniami się nie cofał. Tylko, tak jak widzieliśmy, to jest nieco późniejszy okres, rok 81. Musimy się wrócić jeszcze do roku 80, a mianowicie do dnia, który zmienił jego życie. To był 31 sierpnia roku 80, kiedy, proszę Państwa, zaczęły się strajki, czy trwały strajki. Między innymi trwał strajk w Hucie Warszawa. W potężnym zakładzie pracy z wieloma tysiącami robotników, którzy właśnie tego dnia, 31 sierpnia, wysłali ludzi, swoich ludzi, żeby poszli jakiegoś księdza przyprowadzić, bo była niedziela i trzeba było msze święto zorganizować. No i oni się tam rozeszli po tych sąsiednich parafiach i żaden ksiądz jakoś nie miał czasu, prawda, byli zajęci innymi sprawami. Wreszcie przyszli ci przedstawiciele strajkujących do kardynała, Klempa i z prośbą właśnie, żeby wyznaczył jakiegoś księdza, bo nie chce. No i sekretarz szybko podbiegł do parafii świętego Stanisława, wszedł do zakrystii, tam akurat ksiądz Jerzy był w zakrystii, zapytał: słuchaj, Jurek, nie poszedłbyś na tą mszę świętą? No oczywiście, żebym poszedł. I poszedł. I tak się praktycznie wszystko zaczęło. To był, proszę Państwa, do tej pory człowiek szary, którym się nikt specjalnie nie interesował, mało kto go znał. I od tego momentu coś się w jego życiu zmieniło. Przyszedł do tej huty, otworzono mu bramy, przywitano go oklaskami, którym się sam ogromnie dziwił, bo mówił, że kogoś witają, ktoś idzie. No dopiero po jakimś czasie zrozumiał, że to jemu biją te brawa i w takim swoich wspomnieniach zapisał, że to były brawa dla kościoła, który tyle lat pukał do fabryk i wreszcie został tam wpuszczony. Proszę Państwa, zaczęły się msze święte za ojczyznę. Tutaj pozwolę sobie, proszę się nie gniewać, sprostować odrobinkę to, co słyszeliśmy dzisiaj w kościele. Te msze święte za ojczyznę nie były wymysłem księdza Jerzego. On je zorganizował ksiądz kanonik Teofil Bogucki, proboszcz parafii na Żoliborzu. Tyle, że no, przychodziło kilka osób. W związku z tym ten ksiądz jak gdyby w którymś tam momencie powiedział: Jurku, zajmij się tymi mszami, ty je odprawiaj, ty je prowadź. No i sytuacja zmieniła się radykalnie. Dlaczego się zmieniła, powiem Państwu szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Być może niektórzy z Państwa mieli okazję słuchać kazań księdza Jerzego albo oglądać nawet, bo są takie krótkie jakieś tam zapiski filmowe z tych mszy świętych za ojczyznę. Mówił ten człowiek rzeczy zupełnie oczywiste. Ba, czytał je najczęściej z kartki, żadnym aktorskim tonem, uniesieniem. Miał bardzo monotonne te kazania. A jednak było, proszę Państwa, w nich coś tak nieprawdopodobnie ujmującego, że tysiące ludzi pchało się, w cudzysłowie, drzwiami i oknami, żeby posłuchać, co mówi. Mówił rzeczy, które chyba trafiały dokładnie w serca w tamtych czasach i myślę, że zaczynają być również bardzo aktualne. Ludzie, którzy przez wiele lat komunizmu wchodzili w różne kompromisy, żyli trochę tak, tutaj donieśli, ale komuś tym pomogli też zarazem. Rzadko który życiorys był taki czysty, prosty. A ksiądz Jerzy mówił im o prostych rzeczach.
mówił im jeszcze o czymś, co bardzo często tkwiło gdzieś w sercach tych ludzi, nawet tych, którzy się jakoś tam nie ubabrali współpracą z komunizmem, czy jakimiś małymi kompromisami, kradzieżami, kombinowaniem i tak dalej. Chyba prawie, że takich nie było. Ale w wielu tych ludziach, i tych ubabranych, i tych nieubabranych, gdzieś tam kiełkowała złość na tych, którzy nas tak poniżają, którzy nas okłamują, którzy nas upadlają, którzy nam nie pozwalają normalnie żyć. Ksiądz Jerzy mówi, bądźcie wolni i od tego. Niech w waszych sercach nie będzie nienawiści, złości. Żyjcie jak dzieci Boże, żyjcie w całej chwale i godności, jaka każdemu człowiekowi przystoi. Ci szari robole, gdzieś tam właśnie traktowani jako pionki, nagle usłyszeli, że mają swoją godność, że mają prawo żyć w prawdzie. I on to wszystko mówił. Każdy z Państwa dokładnie pamięta, jak się chodziło w tamtym czasie do kościoła. Każdy miał ogromną taką ochotę posłuchać prawdy. Bardzo wielu księży się bało w tamtym czasie. Mówiło okrągłymi słówkami, naokoło, aluzjami. A ksiądz Jerzy nie. I chyba dlatego te ogromne tłumy, jakie się gromadziły na mszach świętych za ojczyznę, w hutach, w różnych innych miejscach, do których był zapraszany, przyciągały tak ogromne tłumy. Aż kiedyś, 13 grudnia, przyszedł bardzo tragiczny dzień w historii Polski. Tragiczny nie tylko ze względu na ofiary tego czasu, ale także tragiczny ze względu na zmarnowanie ogromnego potencjału, ogromnej takiej jakiejś zrywu społecznego, który tak został wbity gdzieś tam, wdeptany w śnieg. Środowiska gromadziły się różnego rodzaju aktorów, naukowców i zwykłych jakichś pracowników fizycznych, szukały wówczas w kościele jakiegoś azylu, chwili normalności, wytchnienia. No i ksiądz Jerzy ich tam bardzo, bardzo serdecznie zapraszał, no czasami uczestnicząc w tragicznych wydarzeniach, tu akurat w pierwszą rocznicę śmierci Przemyka, którego pogrzeb notabene sam też prowadził. To jest msza święta z ojczyzną z 1984 roku. Nic dziwnego, że tego typu działania wzbudzały ogromne zaniepokojenie władz, i to nie tylko władz lokalnych. Właśnie w 1984 roku w czasopiśmie Izwiestii ukazał się artykuł pana o nazwisku Toporkow, który pisze właśnie, jak to w Polsce działa przepełniony nienawiścią kapłan, który pomylił sutannę, prawda, jambonę z miejscem do różnego rodzaju agitacji politycznych, w których oczernia władzę i sieje niepokój, nienawiść w społeczeństwie. Był to pewien sygnał, który został właściwie odczytany przez towarzyszy polskich, mianowicie przez człowieka, którego wszyscy doskonale znamy, którego za jakiś czas też za chwilę wspomnę, i ukazał się artykuł pod tego właśnie autora, pod pseudonimem Jan Rem, pod tytułem Seanse nienawiści, w którym czytelnicy mieli okazję się dowiedzieć, jak to właśnie przepełniony nienawiścią, szalony właśnie z tej nienawiści ksiądz sprowadza ludzi na bezdroża. To był oczywiście atak, który miał pozbawić jak gdyby autorytetu księdza, który z różnych stron, różnego rodzaju ataki, była ta słynna prowokacja na Chłodnej, gdzie u księdza Jerzego znaleziono granaty, karabiny maszynowe, dziesiątki tysięcy różnego rodzaju ulotek. No i wiele, wiele jeszcze innych akcji, które miały doprowadzić do tego, żeby ludzie przestali przychodzić i go słuchać, co oczywiście zupełnie żadnego efektu nie przynosiło. I był cały czas otoczony ogromnym tłumem ludzi, którzy spijali słowa z jego ust. Ale był równocześnie świadomy tego, co go czeka. To są jego ostatnie dyskwiedzień 1984 roku. Zdjęcie, które wybrałem ze względu na to, że jest bardzo symboliczne, bo jest pełno kwiatów i on sam gdzieś tam w kąciku, absolutnie świadomy tego, że go zabiją. Wielokrotnie zresztą o tym wspominał. To są fragmenty między innymi z jego rozmowy z księdzem kardynałem Glempem. Dlatego, że Kiszczak rzucił pomysł, żeby tego, jak się go nie udało sprowokować, jak się go nie udało oczernić, jak się nie udało go na różne inne tam sposoby zniszczyć, to zaproponował kurii biskupiej, żeby wysłali go na studia do Rzymu.
No to było takie kompromisowe rozwiązanie, ksiądz Jerzy by awansował, a równocześnie pozbyliby się problemu i no oczywiście ten pomysł jako pomysł SB był odrzucony początkowo, ale później już dość szybko wrócił niestety, tak niestety czy niestety, w każdym razie wrócił i ksiądz kardynał namawiał księdza Jerzego, żeby wyjechał na te studia. Czemu się ksiądz Jerzy stanowczo sprzeciwił, powiedział, że nie opuści tych ludzi, którzy mu zaufali. To są słowa, które powiedział do swoich rodziców w czasie swojej ostatniej u nich wizyt. To jest ostatnia msza święta księdza Jerzego w Bydgoszczy, nomen omen w parafii świętych braci męczenników polskich, gdzie został zaproszony, gdzie odprawiał mszę świętą, później zmówił różaniec, tajemnice bolesne, zjadł kolację i razem ze swoim kierowcą wrócił do Warszawy. To jest, proszę Państwa, ostatni moment, o którym mogę opowiedzieć, bo to wszystko wiadomo. Od tego momentu zaczynają się same znaki zapytania, rzeczy niewiadome, które coraz częściej zaczynają być poddawane pod wątpliwość. Niestety nie ma na nich dowodów. Możemy obserwować, jak gdyby tą narrację, która nam została podana do wiadomości, drapać w nią i sprawdzać, czy coś faktycznie pod nią się kryje. W serwisie informacyjnym z dnia 24, przypominam, że miało ta msza święta w Bydgoszczy miała miejsce 19, 24, taki komunikat się ukazał w prasie tej partyjnej, gdzie między innymi tam zostało napisane, że prawdopodobnie jest to prowokacja ekstrema Solidarności, która dąży do zdestabilizowania sytuacji, jak gdyby ta sytuacja była stabilna w kraju. Być może nawet sam kler to wszystko prowokuje, jeszcze taki bardzo agresywny ten komunikat, no ale ludzie średnio wierzyli temu, co tam było opisane. Zaczęły się gromadzić setki, a później tysiące ludzi wokół parafii świętego Stanisława Kostki, parafii świętego Jerzego. Niepokój faktycznie zaczynał bardzo poważnie buzować gdzieś tam pod pokrywą. Być może również z tego powodu władze partyjne zaczęły przedsięwzięły pewne kroki, które doprowadziły do sytuacji bezprecedensowej ostatecznie. Mianowicie odbył się publiczny proces zabójców, albo przynajmniej rzekomych zabójców księdza Jerzego, który był transmitowany, także nagrywany w telewizji, relacjonowany i ostatecznie do skazania czterech osób w tym procesie. Tutaj pozwolę sobie Państwu puścić frazę, tak dla wprowadzenia troszeczkę nas w atmosferę tamtego czasu, przypomnienia, fragment dziennika telewizyjnego. A oto komunikat, który otrzymaliśmy przed chwilą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że w toku postępowania dowodowego ustalono sprawców uprowadzenia 19 października tego roku księdza Jerzego Popiełuszy. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych prokurator zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Grzegorza P., funkcjonariusza NSW z Warszawy oraz dwóch współdziałających z nim osób. W celu zebrania dalszych dowodów uzasadniających zarzuty konieczne jest wykonanie wielu czynności procesowych, a w szczególności szeregu ekspertyz kryminalistycznych, oględzin przedmiotów i miejsc oraz przesłuchań świadków, a szczególnie okazania podejrzanych Waldemarowi Chrostowskiemu, pracownikowi stacji CPN i innym świadkom. Prawo śledztwa wymaga, by przed dokonaniem okazania podejrzanych świadkom nie ujawniać bliższych danych dotyczących sprawy i ludzi z nią związanych. W związku z tym szczegółowe informacje o ustaleniach śledztwa podane zostaną do publicznej wiadomości za 2-3 dni. Nadal trwają intensywne poszukiwania miejsca pobytu księdza Popiełuszy, szczególnie w rejonie Torunia i Włocławka. Był to komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Proszę Państwa, trudno się oprzeć wrażeniu, że troszeczkę chyba władza nie bardzo wiedziała, jak się zachować w tym momencie. Ton został zmieniony, może nie radykalnie, bo tam mówiono o jakimś Grzegorzu P. i dwóch jeszcze współpracujących z nich osób, ale widać, że ta jakby linia działania była niepewna.
coś się stało, co pokrzyżowało być może jakieś tam wcześniej założone plany. To jest krzyż, który stanął w Bursku, w okolicy, gdzie miano księdza Jerzego zatrzymać. Ja teraz od czasu do czasu, przynajmniej jeżeli się nie przejęzyczę, będę używał trybu przypuszczającego, dlatego że to, co się działo od 19 października, znamy tylko i wyłącznie z oficjalnego przekazu, jak gdyby z dwóch źródeł, czyli od pana Waldemara Chrostowskiego, kierowcy pana księdza Jerzego, i ze zeznań tych trzech esbeków, którzy w procesie toruńskim uczestniczyli. To źródło informacji, to ostatnie, jest absolutnie niewiarygodne. To byli zawodowi kłamcy, którzy z tego żyli. Oni pracowali w tak zwanym pionie D, czy w grupie D 4 Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która była stworzona po to, żeby oczerniać Kościół, żeby go niszczyć, żeby księży kompromitować. W związku z tym oni żyli z kłamstwa. I trudno takie osoby, i to jeszcze we własnej sprawie, posądzać o to, żeby nagle ich wzięło na szczerość i opowiedzieli prawdę. Tym bardziej w procesie, który był od początku sterowany i od początku był jak gdyby no, nie skierowany ku temu, żeby wyjaśnić sprawy, tylko rozwiązać problem. Natomiast zagadkowa jest postać pana Waldemara Chrostowskiego i pewne przesłanki wskazują, że nie jest to również wiarygodne źródło informacji. Stąd przedstawię Państwu na początku to, co wiemy oficjalnie, a później postawię kilka znaków zapytania. Niestety póki co bez odpowiedzi na te pytania. To jest miejsce, z którego wrzucono ciało księdza Jerzego do Wisły, a to jest już on sam. Po wyłowieniu z tej Wisły no to jest oczywiście już ciało przygotowane do pogrzebu, to już jest nie tak, jak ono zostało wyłowione. Zresztą bardzo trudno powiedzieć, kiedy tak naprawdę zostało wyłowione i co się w międzyczasie z tym ciałem stało. To są zdjęcia z oficjalnej sekcji zwłok, która została przeprowadzona przez osoby do tego upoważnione w towarzystwie mecenasów, którzy